Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wartość wyrażenia 2 sinus kwadrat 18 stopni plus sinus kwadrat 72 stopni plus kosinus kwadrat 18 stopni jest równa. W tym zadaniu warto skorzystać z takiej informacji, że sinus 90 minus alfa to jest kosinus alfa i kosinus 90 minus alfa to jest sinus alfa. To jest jeden ze wzorów redukcyjnych. No i teraz zobaczmy. Tutaj mam 72 stopnie, tu mam 18, tu mam 18. Proponuję, żeby jak najmniej się napracować, sinus 72 stopni. Zapisać, że to jest sinus 90 stopni, odjąć 18 stopni. Czyli to jest po prostu kosinus 18 stopni na mocy tego wzoru. Co nam to daje? Daje nam to wtedy taki zapis. Daje nam to 2 sinus kwadrat 18 stopni, dodać kosinus kwadrat 18 stopni, dodać kosinus kwadrat 18 stopni. Czyli mamy tak naprawdę 2 sinus kwadrat 18 stopni, dodać 2 kosinus kwadrat 18 stopni, wyciągam 2 przed nawias i mamy w nawiasie sinus kwadrat 18 stopni plus kosinus kwadrat 18 stopni, co daje nam tutaj 1, czyli 2 razy 1 to jest po prostu 2, wynikiem jest 2, odpowiedź C.